W ostatniej ankiecie dostałam pytanie, w jaki sposób wyglądać elegancko, bez marynarki i szpilek. No więc oczywiście przychodzę dzisiaj z rozwiązaniem, a właściwie czterema zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Zaczniemy od tego, że elegancja ma właściwie dwa oblicza. Pierwsze z nich to takie wieczorowe, gdzie możesz sobie wyobrazić eleganckie suknie koktajlowe albo nawet balowe. Mocniejszy makijaż, wyraźniejsza biżuteria, włos zrobiony, kopertówka, no i prawdopodobnie buty na obcasach. A ta druga to elegancja dzienna, taka bardziej biznesowa, profesjonalna, powiedziałabym tak, pracowa. I tutaj ta biznesowa najbardziej kojarzy nam się z garniturem, a więc marynarka i spodnie na kant, plus oczywiście wykrochmalona biała koszula, teczka, no i prawdopodobnie też buty na obcasie. W jaki sposób więc wyglądać elegancko, bez atrybutów w postaci obcasów, może nawet sukienki czy marynarki? Przychodzę z odpowiedzią i mam dla Ciebie cztery propozycje. Nie będziemy zajmować się elegancją wieczorową, ale tylko i wyłącznie dzienną. Pierwszy z czterech sposobów może wydać Ci się banalny, ale ja muszę powiedzieć, że czasem te banalne, najprostsze rozwiązania są najbardziej trafione. Pierwszy sposób to po prostu założenie koszuli, która podniesie elegancję jakichkolwiek cygaretek, jeansów czy innego rodzaju dołu. Oczywiście możesz tę koszulę wybrać klasyczną białą, tylko nie decyduj się na taką taliowaną garniturową, raczej postaw na coś bardziej oversize'owego, coś bardziej nowoczesnego, ale oczywiście nie musi to być tylko i wyłącznie koszula biała. Może to być oczywiście również inny kolor. Nie musi być oversize'owa, może być miękka, lejąca, opływająca Twoje ciało. Co ważne, nie musisz wybierać tylko koszuli, która będzie jakby grała główne skrzypce. Możesz też zdecydować się na sweter z większym dekoltem i postawić na koszulę pod spód jako warstwę i tylko wystający kołnierzyk, ewentualnie mankiety koszuli będą dawały ten taki lekko elegancki vibe. Drugi sposób to spódnica midi. Możesz zdecydować się na najmodniejszą spódnicę sezonu jesienno-zimowego, czyli satynową, którą zestawisz właściwie albo z golfem, albo ze swetrem, albo z jakąś po prostu delikatną bluzką, która jest albo bardziej lejąca, albo przy ciele, ale też możesz zdecydować się na inne materiały. Może to być skóra, może to być jeans, może to być jakikolwiek inny materiał. Chodzi o to, żeby założyć spódnicę. Spódnica ma zawsze taki elegancko kobiecy vibe, bardziej niż jakiekolwiek eleganckie spodnie. Do tego zestawu, czyli góra plus spódnica midi, załóż taką sztywniejszą, bardziej powiedziałabym biurową, taką kuferkową torebkę. Ona zdecydowanie podniesie ten taki elegancki vibe Twojego zestawienia. Trzeci sposób to szerokie spodnie, ale ważne, żeby były spodniami na kant. Dlaczego? Ponieważ kant będzie zawsze wyglądał bardziej elegancko i garniturowo. Możesz takie spodnie zestawić dodatkowo z koszulą, wtedy już elegancja będzie jeszcze bardziej podniesiona, albo z gładką bluzką czy przylegającym golfem. Oczywiście w wersji letniej może to być bluzka z krótkim rękawem czy po prostu t-shirt. Nawet takie zestawienie z trampkami będzie wyglądało elegancko. Dość elegancko, ale oczywiście, gdy zdecydujesz się na mokasyny czy baleriny, elegancja będzie troszeczkę wyżej. Do tego bardziej kuferkowa, sztywniejsza torba i wyglądasz no, naprawdę szykownie elegancko, nie potrzebując marynarki i szpilek. Czwarty sposób, który chciałabym Ci pokazać, to akcesoria. Akcesoria w postaci apaszki. Apaszka założona do gładkiej góry, obojętnie czy to będzie t-shirt w tych cieplejszych porach roku, czy to będzie golf, prosty sweter, prosta biała bluzka czy koszula, ta apaszka założona do takiego zestawu będzie dodawać elegancji. Polecam, aby całość zestawu była dość minimalistyczna wtedy, to znaczy nie przesadzamy
ze wzorami, ozdóbkami, jakimiś bufkami, czy innego rodzaju takimi trójwymiarowościami typu na przykład żaboty w koszuli. Jeżeli biżuteria, to obojętnie czy mała, czy duża, ważne, żeby ona też miała raczej taki klasyczny, minimalistyczny styl, po to, żeby nie dokładać bardzo drobnych, takich strojnych akcesoriów. Jeżeli chodzi o torebkę, no to oczywiście polecę Ci bardziej kuferkową, która, jak możesz zobaczyć, przewija się przez nasze wszystkie cztery sposoby na podnoszenie elegancji. I tak naprawdę można powiedzieć, że jest naszym takim ukrytym, piątym sposobem, który będzie mógł być przyklejony do każdego z nich. Jeżeli chciałabyś zobaczyć więcej z tego, co dzisiaj pokazywałam, a dokładnie linki do ubrań z naszych zestawień, zapraszam Cię na bloga do postu, który właśnie jest w naszym dzisiejszym temacie. Tam znajdziesz linki. Ja dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał, włączyć dzwoneczek. No i cóż, do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!